drodze nad jezioro Issyk-Kul w okolicy miasta Tokmok można obejrzeć jedną z nielicznych atrakcji turystycznych Kirgistanu. Wieża Burana to minaret z XI wieku, jedyna pozostałość po dawnym mieście Balasagan leżącym na jedwabnym szlaku. Istniało tu ono już w IX wieku. Zostało zniszczone przez najazd Chingis-Hana, a reszty dokonały liczne trzęsienia ziemi. Kirgistan leży bowiem w strefie aktywności sejsmicznej. Pierwotnie wieża miała 45 metrów, a obecnie ma 25 metrów wysokości. W pobliżu wieży stoją kamienne figury nagrobne stepowych wojowników i koczowników z VI i VII wieku. Są to balbale, zwane też kamiennymi babami. W czasie postoju w drodze nad jezioro Issyk-Kul nasza lokalna pilotka prezentuje jeden z tańców ludowych. Mały bazar przy trasie przejazdu. Muzułmański cmentarz. Zmarły jest chowany trzeciego dnia, by wszyscy krewni zdążyli na pogrzeb. Nie używa się trumny, a ciało jest zabijane w białą tkaninę, tak zwany kepin. Kirgizi starają się nie odwiedzać grobu bliskiej osoby, gdyż jest to niepokojenie duszy.